Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmiku. Dzisiaj znów nowa fryzura, byłam u fryzjera i postanowiłam, że nagram dla Was filmik makijażowy. A dzisiaj będzie makijaż drogimi kosmetykami, bo przeważnie ostatnio robiłam Wam makijaż tanimi kosmetykami, a dzisiaj drogie. Część będzie takich sobie, ale są też takie, które bardzo mi się spodobały. Więc jeżeli taki filmik Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam do oglądania dalej. A tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji kanału, jak również do obserwacji Instagrama HanellaTV2018. Wróciłam od fryzjera i postanowiłam dla Was nagrać film, a to dlatego, że zepsuła mi się suszarka. I pomyślałam, że jak jutro będę chciała umyć włosy, to tej fryzury pewnie już nie odtworzę. W każdym razie inny kolor włosów. Chciałam chłodny, niestety wyszedł ciepły, więc niestety chcemy tak, a przeważnie jest inaczej. Te z Was, które farbują włosy u fryzjera, wiedzą jak to jest, że mamy swój kolor wymarzony, idziemy, chcemy, a i tak włosy zrobią swoje, bo to zależy też od tego, jakie mamy włosy. Ale też od fryzjera, moja pani fryzjer ładnie obcina, natomiast jeżeli chodzi o kolory, to nie wiem, czy ona dobrze dobiera. W każdym razie, no trudno, jest jak jest. Zobaczymy, jak się umyje, bo on się jeszcze spłucza, ale na pewno jest dużo jaśniejszy niż ten poprzedni. Mam bazę drogą, bo jest to dosyć droga baza, która minimalizuje widoczność porów, Benefit Professional. Mam w dużym opakowaniu, a w prezencie gwiazdkowym dostałam też taką miniaturę. I muszę Wam powiedzieć, że ona jest dobra. Natomiast mam bazę NYX Pore Filler, bo tę bazę miałam już lata temu i ona mi się bardzo podobała. Wtedy na rynku no nie mogłam znaleźć taniej, tak dobrej bazy jak ta. Ona jest bardzo dobra, więc niekoniecznie musicie kupować tę drogą. Ja mam i tę, i tę. I muszę Wam powiedzieć, że ta naprawdę bardzo dobrze się zachowuje. W dużej mierze tej dorównuje. A podkład, który dzisiaj nałożę, to jest kosmetyk marki Yves Saint Laurent All Hours. Podkład, który chwalą dziewczyny na wielu kanałach. Nie mam całego opakowania, to jest próbka, którą kupiłam na Allegro. Zapieczętowana była, więc na pewno to jest kosmetyk dobry. I zobaczymy, jak ten podkład się sprawdzi. On ma być długotrwały, ma być wodoodporny. Ma być podkładem zarówno matującym, jak i rozświetlającym. I tutaj to mnie trochę zaskakuje, jak producent sobie to wyobraża, bo ja sobie jakoś tak średnio wyobrażam i matowienie, i rozświetlenie. Tak to jest, że te drogie podkłady, ja mam ich kilka różnych marek, faktycznie są bardzo długotrwałe, więc jeżeli chcecie podkładu dobrego, długotrwałego, to raczej warto sięgnąć po te droższe, jeżeli potrzebujecie na takie specjalne okazje. Mój odcień to jest B10, tych odcieni tego podkładu jest mnóstwo. Odkręcę, pokażę Wam, jak on się prezentuje. Już go odkleiłam, bo już go oglądałam. To jest jasny podkład, bo ja sobie dobierałam tak, żeby był dobry dla mojej karnacji. Mam nadzieję, że się sprawdzi. On chyba jest troszeczkę tak padający, delikatnie, wydaje mi się, w różowe tony. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo takie delikatnie wpadające w różowe tony też ładnie wyglądają na mojej twarzy. Nakładamy i zaraz zobaczymy. Ma mieć bardzo dobre krycie. Nakładam go gąbką oryginalnym Beauty Blenderem. Ona też jest dobra, ale są tańsze, więc nie ma sensu przepłacać. Więc niektórych kosmetyków czy akcesoriów drogich nie warto kupować. Natomiast ten podkład bardzo mi się podoba. Ładnie wygląda na mojej buzi. Na pewno na 100% będzie dobry dla pań ze skórą mieszaną. Również dla suchej skóry, ale tak może nie na co dzień, dlatego że on wydaje mi się, no nie wiem, nie jest taki jak Estée Lauder Double Wear, nie. Natomiast ja nie mam suchej skóry, więc trudno mi ocenić. Na pewno jest lepszy od Double Wear'a pod tym względem, że jest mniej suchy. Więc to Wam mogę powiedzieć. Więc jeżeli macie Double Wear, a uważacie, że jest za suchy, no to spróbujcie z tym All Hours, bo on na pewno taki suchy nie będzie. Natomiast to krycie, o którym mówi producent, nie wiem, może za mało nałożyłam. Nałożyłam kolejną warstwę i powiem Wam szczerze, że on mi się niesamowicie podoba. Pięknie wygląda na mojej buzi. Mam pod tym podkładem bazę minimalizującą widoczność porów, ale wydaje mi się, że on sam w sobie też minimalizuje widoczność zmarszczek, widoczność porów. W ewidentny sposób delikatnie wygładza skórę. Naprawdę widać, że to jest drogi podkład na twarzy. I tak jak powiedziałam, na pewno dla cer mieszanych, ale dla suchych też wydaje mi się, że będzie dobry, bo ma takie delikatnie rozświetlające wykończenie.
ale też nie jest to taka mocna poświata, czego ja nie lubię, więc mnie się bardzo podoba, bo wygląda tak, cera wygląda tak zdrowo, świetliście, ale nie jest przesadnie wyświecona, więc jeżeli chodzi o korektor, to nie mam nowości, ale mam dwa drogie korektory. Pierwszy z nich to jest marka Pur, tak chyba się to czyta. Drugi to jest It Cosmetics, ten w słoiczku. Mój odcień to jest light i ten jest najjaśniejszy. Ten nie jest tak bardzo jasny. Ja na początku go nie lubiłam, zresztą mówiłam Wam o tym, ale teraz często go nakładam i bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o ten podkład, jeszcze wrócę do niego, że ma dobre krycie, ale też nie jest to krycie betonowe, ale to dobrze, bo takie bardzo mocne krycie na pewno przesuszałoby skórę, więc krycie jest, gdzieś tam jeszcze delikatnie coś przebija, ale dla mnie krycie jest super. Jeżeli chodzi o te korektory, tego nie lubiłam za bardzo, ja Wam nawet o tym mówiłam, ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio do niego wróciłam i używam go, przypodrowuję go pudrem pod oczy, tak żeby się nie świecił, dlatego że on ma mocno świetliste wykończenie i to nie zawsze dobrze wygląda, szczególnie wtedy, kiedy mamy worki, więc tutaj też takie świecące korektory różnie pod oczami wyglądają. Jeżeli nie macie worków, to tak, natomiast jeżeli macie worki, to one mogą Wam jeszcze się uwypuklić, więc z rozświetlającymi korektorami uważamy. I dzisiaj nałożę właśnie ten w słoiczku, ale zmieszam go z korektorem, który też bardzo lubię, chociaż nie jest to taki korektor stricte przeznaczony pod oczy, to jest Multitasker z Rimmela. Dobry korektor, o nim mówiłam, że naprawdę fajnie się sprawdza, chociaż nie codziennie, bo on jest już troszkę bardziej przesuszający, tak mi się wydaje, niż taki, który jest stricte przeznaczony pod oczy, taki naprawdę dobrze nawilżający korektor. Więc mieszam je razem, wtedy mam bardzo dobre krycie, ale też nie mam przesuszenia. I zobaczcie, jest fajne krycie, ale też nie ma takiego mocnego rozświetlenia, jest delikatne rozświetlenie i tej suchości też nie ma, chociaż on nie jest suchy, no ale jednak jest to zupełnie inny korektor, jeżeli chodzi o konsystencję, niż ten w słoiczku It Cosmetics. On jest również fajny na całą twarz, ten z L'Oreala jest, wydaje mi się, zbyt mocno napigmentowany i ciężko mi się z nim pracuje i chyba tamten mam w złym odcieniu, natomiast ten odcień jest dla mnie dobry, ja oczywiście wszystko Wam podpiszę, będzie miał w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o pudry pod oczy, to mam Znam i mam z Paezy i wydaje mi się, że ten Paezy jest o ciupinę lepszy, chociaż nie wiem, może to zależy też od korektora, jaki nakładamy, więc teraz przypudruję sobie strefę pod oczami. Całą twarz wyląduje puder Make Up For Ever HD, to też jest drogi puder, ale to jest taka miniaturowa pojemność, taka podróżna, więc jest tańsza, on jest z takim siteczkiem. Chciałam go sprzedać, natomiast od pewnego czasu zaczęłam go używać i on daje ładny efekt na buzi, zmiękcza rysy. Twarz przypudrowana i przejdziemy do brwi. Mam makijaż permanentny, ale chciałam przetestować taki pisak marki NYX. A ponieważ on był w promocji w Rossmanie, więc go kupiłam. To jest specjalny taki pisak do brwi. Widziałam go na kanale jednej z amerykańskich takich dojrzałych youtuberek. Ona go bardzo chwaliła, często go używa i twierdziła, że jest świetny, więc zobaczymy. Ja mam go w kolorze Taupe, chyba tak ten kolor się nazywa. Zresztą podpiszę Wam, bo ja już też nie pamiętam. On jest z takim cieniutkim pędzelkiem i brałam go na oko, czyli nie sprawdzałam, bo kupiłam go przez stronę internetową i odbierała mi go córka. Ja mam te końcówki tak średnio zrobione, więc domaluję sobie troszeczkę i on jest bardzo precyzyjny, bardzo cienki. Zobaczcie, to już jest linia, którą ja sobie tutaj narysowałam. On jest ciemniejszy od moich brwi, więc ja zbyt mocno nie będę sobie ich poprawiała. Natomiast tak, jeżeli nie macie zupełnie brwi, to nie wiem, czy on będzie dobry, bo on Wam może narysować takie linie niezbyt, jakby to powiedzieć, naturalne, o tak. Natomiast jeżeli macie swoje brwi, a chcecie tylko dorysować włoski, no to on jest świetny, ponieważ naprawdę jest długotrwały, fajnie się utrzymuje, ale to też trzeba mieć wprawę. Ja jeszcze nie mam wprawy, słuchajcie, w malowaniu nim i chyba dobrałam sobie zbyt ciemny odcień. Zaraz spróbuję to uratować szczoteczką. Tak, szczotka uratowała mi sytuację, więc śmiało możecie sobie
poprawić go szczotką, nie jest tak mocno zasychający, że od razu zastygnie i nie możemy nic zrobić, więc poprawić można. Natomiast jest to taki, tak jak powiedziałam, precyzyjny kosmetyk na pewno do rysowania włosków, ale też nie do rysowania całej brwi. Ja sobie jeszcze tutaj poprawię kredką z Catrice, którą bardzo lubię. No i zobaczcie, zrobiłam te brwi, a i tak ja sobie je poprawiam, bo one mi się jakoś tak nie bardzo podobają. Wydaje mi się, że nie są nie zostały zrobione symetrycznie. Mam zastrzeżenia do tego zrobienia permanentnego, do tego makijażu permanentnego, więc jeszcze sobie niestety je poprawiam. Ale pisak jak na razie na tak. Bardzo chciałam mieć tę paletę, to jest droga paleta i to jest Kat Von D, paleta, którą, no, na którą od dłuższego czasu polowałam. Ona jest z lusterkiem. W palecie, ja tu sobie zakryję, żeby nie było widać, w palecie są zarówno, znaczy tak, to są chyba wszystko cienie. Same matowe, bo ja chciałam tę właśnie z samymi matowymi cieniami. One są tak dzienne, tak fajne, chłodne odcienie, chociaż są też i cieplejsze. I tutaj są trzy takie cienie bazowe, ale tak naprawdę jeden z nich, czyli ten środkowy, może być bronzerem, ten pudrem i ten też pudrem. Nie jest to paleta nowa. Wymieniłam się z koleżanką, ona mi dała tę paletę, ponieważ tak naprawdę ona u niej leżała, nie malowała się nią, nie miała na nią pomysłu, a ja jej dałam taką inną, która jej akurat się spodobała. Ona woli takie bardziej ciepłe odcienie, o tak, więc dałam jej swoją, natomiast ona mi dała tę i czyli się po prostu wymieniłyśmy. Jestem niesamowicie zadowolona, bardzo się z tej palety cieszę i malowałam się już nią i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście to jest dobra paleta, jeżeli chodzi o powieki dojrzałe, dobra paleta dla pań, które lubią się malować, ale też dla tych, które z makijażem jakby dopiero się zaznajamiają, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Żeby było prościej, naklejam sobie plasterki i teraz tak na szybko zrobię makijaż oka, żebyście widziały, jak się z tą paletą pracuje. Ta paleta jest rewelacyjna. Słuchajcie, widziałyście, jak szybko poradziłam sobie z wyblendowaniem tych cieni. Czasami cienie robią prześwity, jakieś plamy, gdzieś mi umykają przy rozcieraniu, natomiast tutaj tego nie ma. Naprawdę paleta jest świetna. Ja jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa, że ją mam. A używałam tych cieni z tej strony, takich chłodnych. Natomiast konfiguracje są różne. Jest czerń, więc jest z czym popracować. Trochę mi tu przeszły na dolną powiekę, ale i tak będę malować dolną, więc to mi nie przeszkadza. Na pędzelek nabieram ten pierwszy cień. Tutaj jeszcze sobie troszeczkę wyblenduję, bo też o tym pamiętajcie, że jak zdejmiecie plasterek, to żeby to zrobić, bo ta linia jest taka ostra, więc wyblenduję sobie jeszcze. I tak równiutko mi to wyszło, co naprawdę czasami jest różnie z tym makijażem. Kredka. Nie mam bardzo drogiej kredki, jeżeli chodzi o makijaż oka, ale wczoraj będąc w Rossmanie kupiłam sobie nowość u mnie. Znaczy tak, ja już wcześniej miałam tę kredkę, to jest Maybelline Tattoo Liner. Miałam ją w kolorze zielonym, a wczoraj kupiłam sobie brązową. Była przeceniona z 36 chyba na 20, więc opłacało mi się ją wziąć. I powiem szczerze, ten Tattoo Liner jest bardzo dobry, bardzo dobrze się trzyma na oczach, z tym, że ja nie miałam innego koloru oprócz zielonego, więc używałam innych. Chociaż te tanie, na przykład te z Miss Sporty, też są dobre, ale ta kredka jest mięciutka i świetnie wyrysowuje linię, bo z tymi kredkami, jeżeli chodzi o kreskę tutaj z boku, jest różnie, natomiast tą kredką można sobie ją wyrysować. Zapomniałam o jednej rzeczy. Zajęłam się tym pisakiem z NYXa, a nie pokazałam Wam jeszcze kredki, którą mam, którą dostałam w prezencie gwiazdkowym. To jest kredka z Benefitu, kredka do brwi, taka słynna kredka, którą pokazują dziewczyny na różnych kanałach. I teraz tak, to jest bardzo dobra kredka, naprawdę świetna.
Ja mam ją w świetnym odcieniu, jeszcze sobie delikatnie poprawię i musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to bardzo dobra kredka. Ale mam zastrzeżenia, nie wiem, bo ja mam miniaturę. U mnie nie ma żadnej szczoteczki. Kredka jest długotrwała, świetnie się sprawdza, ale jest droga. Natomiast kredka z Vibo, którą mam, nie jest gorsza od tej, a ma szczoteczkę, więc tak naprawdę przy tej kredce nie ma sensu przepłacać. Dobra kredka, ale można znaleźć tanią, więc nie ma sensu. Ja na pewno jej nie kupię, dostałam ją w prezencie, więc ją zużyję, ale gdybym miała kupić sama, to nie wiem, czy bym po nią sięgnęła. Tusz, który dla Was dzisiaj przetestuję, to jest tusz też marki Benefit Roller Lash. No, też jest to drogi tusz, ja mam miniaturę, szczoteczka silikonowa, taka cienka, fajna szczoteczka. Na pewno jest to dobry tusz, powiem tak, dobry, bo to widać, że jest dobry. Ładnie mi te rzęsy wyciąga, rozdziela. Natomiast czy nie ma tańszych tuszy, to bym nie powiedziała, równie dobrych jak ten, o tak, a może nawet lepszych. Dlatego też ja nigdy nie sięgam po drogie tusze, nie kupuję ich po prostu. Ten dostałam w prezencie gwiazdkowym razem z bazą i z kredką do brwi, więc na pewno go zużyję. Natomiast czy sama bym go kupiła, nie wiem, bo myślę, że jeżeli chodzi o tusz, to można jakiś tańszy zamiennik tego tuszu znaleźć. Też delikatnie mi skleja przy kolejnych warstwach, więc czy ja wiem? Czy jest sens go kupować? Chyba raczej nie. Dzisiaj użyjemy, nie wiem, cienia, bronzera, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy to jest brązer, czy to jest cień, z tej palety Kat Von D. On jest chłodny, on jest delikatny, więc dla jasnych karnacji będzie dobry. Więc jeżeli macie, chcecie kupić sobie fajną paletę, gdzie będziecie miały i cienie, i bronzer, zobaczcie, jak pięknie wygląda na twarzy, to ja Wam tę paletę polecam. Tylko tu trzeba uważać, żeby nie nabrać czarnego cienia, bo obok jest taki właśnie cień i żeby nie maznąć sobie tym ciemnym po twarzy. Zobaczcie, piękny, pięknie się rozciera, pięknie wygląda na buzi, naprawdę kosmetyk, cała ta paleta, szapoba. Czyli niektórych Wam nie polecam, natomiast tę paletę akurat Wam polecam, bo uważam, że jest świetna, szczególnie dla pań dojrzałych, bo tak naprawdę panie dojrzałe powinny częściej sięgać po cienie matowe niż perłowe, dlatego że na co dzień one lepiej wyglądają na dojrzałej powiece. Jeżeli chodzi o róż, to użyję różu z palety The Balm i wezmę ten chłodniejszy, czyli Down Boy. To jest taka paleta też wielofunkcyjna, tutaj macie cienie, róże, bronzer i rozświetlacz Merylu, ale one są słabsze na pewno od tamtej, więc akurat tej palety tak bardzo Wam nie polecam. Lubię róże, mam tę paletę, korzystam z niej, ale po raz drugi chyba bym jej nie kupiła. Chodzi o drogą pomadkę do ust, ponieważ mam dzisiaj czerwoną koszulę. Przyniosłam dla Was pomadkę Kat Von D. To jest też miniatura z zeszłego roku, ale muszę Wam powiedzieć, że ja za nią nie przepadam. I właśnie ta pomadka jest jedną z tych, której nie polecam również, ale ponieważ nie mam innej, to pomaluję nią usta, dam delikatną kredkę, taką podobną do zbliżoną do moich ust, bo nie mam czerwonej. Ona jest matowa, jest długotrwała, natomiast wydaje mi się, że przesusza usta, to po pierwsze. Tak sucho się nakłada. Ja mam problem z nałożeniem tej pomadki. Udało mi się z tą pomadką uporać, chociaż nie przepadam za nakładaniem jej, dlatego też jeszcze ją mam, chociaż dostałam ją w zeszłym roku w prezencie gwiazdkowym. To już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Podkład bardzo ładnie mi się sprawdził, paleta, rewelacja. Natomiast jeżeli chodzi o kredkę, to tak jak Wam mówiłam, na bieżąco, czy o tusz, czy o tę pomadkę, to nie ma sensu przepłacać, bo nie są to tak dobre kosmetyki, o których powiedziałabym Wam, że są świetne i na pewno będą lepsze od tych tanich. Żegnam się z Wami cieplutko, do następnego filmiku. Buziaczki, trzymajcie się, cześć!